Siemanko, z tej strony Kamek i jak widzicie po tytule mamy naprawdę, naprawdę fajny skład. Tutaj właśnie omawiam to, że będziemy robili na live Odzidze. Na live troszeczkę zagrałem Odzidzią, a na końcu tego odcinka będę grał nim na live. W sensie dla was tutaj na żywo na YouTubie, nie że z live'a wzięty odcinek. Zrobiłem taki skład, który moim zdaniem wyglądał naprawdę, naprawdę świetnie. Vadis w 3 spotkaniach strzelił 3 bramki, może nie tak dużo, ale zobaczcie, że był w bardzo, źle był w tej formacji uszykowany, że tak powiem, ale warto go zrobić. Naprawdę nie wiem, czy wydacie na niego więcej niż 15 tysięcy, a macie 87 kartę z Legii Warszawa. Jako Belg możecie dać koło niego Nainggolana, możecie dać De Bruyne, naprawdę w składzie Belgii nawet możecie użyć tej karty. Ja dałem sobie Glika, Pazdana, lewego SBC, także naprawdę myślę ciekawy skład i właśnie tym składem zagram dzisiaj dla was tutaj, więc myślę, że warto też wbijać na moje live'y, bo częściej będę grał takimi składami. Większość tutaj zawodników to jest tych, których miałem. Kupiłem tylko Pazdana i Glika. Tak naprawdę resztę miałem już w składzie. Więc cóż, ja tylko mogę was zaprosić na live'y, które się odbywają. No a teraz już przejdźmy do tego, do jednej paczki z live'a. No i już teraz dla was będę grał mecz YouTube'owy. Nie z live'a, że tak powiem. Dobra. Paczka 84+, co my tutaj mamy? No, oczywiście przyspieszam ją, żeby wam pokazać, bo różne paczki otwieram, ale jak nic z nich nie leci, to nie będę wam przecież na YouTube to wrzucał. Paczka, w której poleciał całkiem fajny gracz Shaqiri. A teraz czas przetestować Odzidze Ofoa. O kurczę, zmienili trochę Vadisowi tą miniaturkę, zdjęcie teraz ma w garniaku. Całkiem fajnie to wygląda. No to co, mamy ten skład i teraz przetestujmy go na żywo ze mną już gadającym do was. No to mamy przeciwnika, zobaczmy jaki ma skład. Skład ma z Eto, to jest chyba Abubakar, Dybala. Całkiem ciekawe to połączenie. Marquinhos, którego musiał zdobyć, czyli Food Champions musiał wygrać te kwalifikacje, więc będzie ciężko. No ale zobaczymy, jak sprawdzi się mój skład. Lewandowski ładnie się przepchnął. Lewandowski ma piłkę przy nodze. Jeszcze raz Lewandowski, ależ miał okazję. Myślę, że mogłem troszeczkę wcześniej strzelać, a później już ta równowaga nie była tak złapana. Będziemy strzelać Vadisem, zobaczymy. Jest troszeczkę do bramki, ale zobaczymy, jaki strzał, jakim strzałem dysponuje Vadis, ale poszło wysoko nad poprzeczką. Oho, i to jest szansa na obronienie przez Subasicia, ale niestety pierwsza akcja przeciwnika i mamy bramkę, a mnie prawie już nie widać, tak ciemno się zrobiło. Pogoda jest za oknem taka i właśnie to światło takie jest tutaj, że raz jest super jasno i raz jest super ciemno, teraz jest ciemno, ale postaram się to naprawić. Przy tej bramce niestety kamerka mi padła, ale przeciwnik strzela na 2-0. Glik i Pazdan póki co nie dają niestety rady. Jazda w drugą połową, jazda. Teraz jest szansa, Robert Lewandowski, Odzidza jest na dole, jeszcze Odzidza wysunie strzał, jest bramka, kto to strzelił? Pulisic, ale myślałem, że już nie trafi, odrabiamy stratę, ale piękny tutaj wymiana podań, na jeden kontakt i no, strzał dziwny, ale na szczęście wpadło, odrabiamy stratę. Teraz Thiago i Vadis, Odzidza Ofoa, który wybiega na dół, Thiago, cały czas Thiago. Thiago, do góry, tu jest Robert Lewandowski, 2-2, odrobione straty. No ależ tutaj Polacy sobie poradzili, znaczy Polacy, no Pulisic i Thiago, tak nie bardzo Polacy, ale Polak, Robert Lewandowski poradził się sobie tutaj świetnie, przyjął, lewa noga płasko, no i mamy odrobione straty, 10 minut gol po golu. Thiago, zajście do środka. Thiago, świetnie, faulowany i to jest rzut karny, ale tam Thiago porobił szkrtl, fauluje Thiago i zobaczymy, kto podejdzie do tego karnego, oczywiście Vadis, Odzidze Ofoa, no tutaj zdecydowanie piłki już Thiago nie miał, Skrytel, no niestety, nie popisał się, no i teraz, gdzie trafi Vadis, obroniony rzut karny, niestety, lewo, tam zawsze się rzucają. Vadis dostaje zwrotną piłkę. Vadis, Odzidze Ofoa, jeszcze raz. Nie, co to było za podanie? To jest szansa na kontrę. Fatalnie to się układa. Fatalnie. Gdzie to podanie? Co to było w ogóle? I teraz możemy stracić bramkę. Ale świetnie, Łukasz Piszczek.
Ależ Vadis przeczekał do Pulisicia, Pulisic do lewego, dalsza akcja 90 minuta i 3-2, ale podanie od Dzisiaj Opoe było genialne, genialne, genialne. I to jest rage quit, tak jest, 2-0 comeback na 3-2, Vadis i lewy spisali się tutaj w tym meczu. Ciekawe, czy będzie powtórka tej ostatniej akcji. Myślę, że nie, niestety. Ja pokazałbym to wam to świetne podanie do Pulisicia. No po prostu idealnie. Pulisic 9-4, 3-2 końcowy wynik spotkania. Czy będzie to powtórka ostatniej akcji? Niestety nie będzie. Tutaj jeszcze będzie to obrona rzutu karnego. Niestety lewa strona, łatwy strzał dla bramkarza. No ale na szczęście wygrywamy 3-2 i ja z wami się żegnam, dzięki wam za oglądanie, przypominam, piątek live na YouTube, zapraszam was tam, trzymajcie się, zobaczymy w kolejnym razie, cześć!